Nieszczególnie umiem zajmować się kwiatami i dlatego dosyć często w moim domu jest tak, że mam takie dwa kwiaty, których łodygi, liście czasami po prostu już leżą na ziemi prawie że bez życia. Wtedy je reanimuję, podlewając je solidnie i po kilku godzinach one się podnoszą i wracają do życia. I ten obraz tych kwiatów, które właśnie leżą tak bez życia, a później wracają do życia, jakoś przyszedł mi do głowy w kontekście dzisiejszego Słowa Bożego, gdzie święty Paweł mówi o tym, że jest ożywiony miłością Chrystusa. Właśnie to słowo ożywiony miłością Chrystusa, tym, co nas ożywia, tym, co daje nam życiodajne soki, tym, co nas podnosi do życia, jest miłość Chrystusa. Więc jeśli w swoim życiu doświadczasz właśnie takiego stanu bez życia, czy rezygnacji, czy czujesz, że uchodzą z ciebie siły, że uchodzi z ciebie nadzieja, że jakoś ta siła życia w tobie słabnie, to pamiętaj, że tym, co może cię ożywić, jest miłość Chrystusa. Bo jak mówi nam Słowo Boże, to Chrystus jest wodą żywą, która nas jest w stanie napełnić życiem prawdziwym.